W dzisiejszym winowrocławskim sądzie zapadł bardzo ważny wyrok. Kierowca wygrał z radarem Iskra 1. To już drugi taki wyrok w tym sądzie i drugi wyrok tego samego kierowcy. Proszę wszystkich o powstanie. Wyrok Gminy Rzeczpospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Wrocławiu w składzie tu obecnym po rozpoznaniu sprawy obwinionego Piotra Jasińskiego, obwinionego o to, że w dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 17.20 w miejscowości Olszewice, gmina Inowrocław, kierując samochodem osobowym marki Renault Laguna o numerze rejestracyjnym CIN 17184, przekroczył określoną ustawą prędkość o wartości 32 km na godzinę. To jest to wykroczenie z artykułu 92a Kodeksu Wykroczeń orzeka. Obwinionego Piotra Jasińskiego uniewinni od popełnienia zapisanego jemu czynu kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść, sąd poda pokrótce motywy wyroku. Proszę Państwa, Oskar obwiniony od początku nie przyznawał się do popełnienia zapisanego jemu wykroczenia i w swoich wyjaśnieniach był konsekwentny. Cały czas podkreślał, że mijając znak drogowy ograniczający prędkość do 60 km na godzinę, jechał z dozwoloną prędkością. Podał również, że zatrzymany został przez policjantów w odległości około 200 metrów za tym znakiem drogowym i w ocenie obwinionego nie było możliwym, aby na takiej odległości mógł zredukować prędkość 92 km do takiej prędkości, która pozwoliłaby jemu bezpiecznie się przy radiowozie zatrzymać. Obwiniony argumentował to również tym, że na tym skrzyżowaniu, na którym stał radiowóz policyjny, skręcał, jadąc do swojego domu, więc siłą rzeczy, aby dokonać tego skrętu, i tak musiał redukować prędkość bez względu na to, czy było ograniczenie tej prędkości wynikające ze znaku drogowego, czy nie. Słuchani na rozprawie policjanci obstawali przy swojej wersji. Twierdzili, że rzeczywiście stali na tym skrzyżowaniu, nie kwestionowali odległości od tego skrzyżowania do znaku drogowego. Niemniej jednak cały czas konsekwentnie podawali, że obwiniony, przekraczając miejsce, gdzie stał znak drogowy, jechał już z prędkością 92 km na godzinę. Twierdzili, że urządzenie, którym się posługiwali, było urządzeniem funkcjonującym prawidłowo i pomiar ten nie budził w ich ocenie jakichkolwiek wątpliwości. Ponieważ w świetle zebranego w sprawie materiału, dokumentacji zdjęciowej przede wszystkim nadesłanej przez, doręczonej przez obwinionego, sąd nabrał wątpliwości co do prawidłowości tego pomiaru, zlecona została opinia na okoliczność, czy kierujący samochodem osobowym marki Renault Laguna kierowanym przez obwinionego w miejscu i w warunkach, w który się wówczas znajdował, w których jechał, miał realną możliwość przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 32 km. Biegły sądowy z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego działający przy Sądzie Okręgowym w Toruniu i we Wrocławiu wydał obszerną opinię, która w ocenie sądu jest opinią jasną, nie budzi dla sądu żadnych wątpliwości.
i według tej opinii, na podstawie czasu przejazdu samochodu Renault Laguna do zatrzymania, czasem wynosił 41 sekund, czego nie kwestionowali policjanci. W ocenie biegłego można wyliczyć maksymalną możliwą prędkość samochodu w miejscu, w którym znajdował się znak B33 ograniczający prędkość do 60 km na godzinę. Zdaniem biegłego prędkość ta wynosiła maksymalnie 55 km na godzinę. W ocenie biegłego tym samym można stwierdzić, że przy przyjęciu ograniczeń tego czasu 41 sekund i odległości, no biegły miał dokładne wymiary, nie tak jak oskarżony, obwiniony podawał około 200 metrów, w ocenie biegłego to było 315 metrów, ale właśnie kierując się tym czasem 41 sekund i odległością 315 metrów, nie było możliwości przekroczenia przez obwinionego prędkości o 32 kilometry. Zdaniem biegłego nie można wykluczyć, że taką prędkość mógł mieć samochód wcześniej, ale jeszcze przed tym znakiem drogowym. Ponieważ opinia nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, oparta jest na wyliczeniach biegłego i na wiedzy fachowej, sąd uznał, iż w żadnej mierze nie można przyjąć, aby obwiniony dopuścił się zarzucanego jemu wykroczenia, w związku z czym uniewinnił go od popełnienia tego czynu kosztami postępowania w sprawie, obciążając Skarb Państwa. Wyrok jest nieprawomocny, w terminie 7 dni, która niezadowolona, może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, a w terminie 14 dni od daty otrzymania odpisu ma prawo wywieźć apelację do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem swojego sądu. Dziękuję bardzo.